We wtorek, 17 maja w Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku otwarto wystawę Setna rocznica urodzin Kazimierza Górskiego, trenera tysiąclecia. W uroczystym otwarciu udział wzięli m.in. Dariusz Górski, syn pana Kazimierza, Włodzimierz Lubański, jeden z najlepszych i najbardziej utytułowanych polskich piłkarzy XX wieku. Muzeum Sportu i Turystyki reprezentował dyrektor Sławomir Majcher, natomiast Fundację Kazimierza Górskiego ambasador Janusz Jesionek. Gospodarzem spotkania od strony uczelni był prorektor do spraw studenckich profesor Marcin Dornowski. My na wystawie prezentujemy 100 fotografii, które dokumentują życie, karierę, sukcesy i upamiętnienie pana Kazimierza Górskiego. My na naszej wystawie pokazujemy fantastycznego człowieka, wielkiego trenera, wyjątkową postać. To jest człowiek, legenda, trener wszechczasów, o którym my w Muzeum Sportu i Turystyki, ale i tu w Gdańsku, na Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu. Myślę, że będziemy pamiętać, będziemy go wspominać, bo to jest ktoś niebanalny, nietuzinkowy. Kochani, dla mnie to był najpiękniejszy okres mojej kariery sportowej. Z panem Kazimierzem mogę powiedzieć, że byłem tak jak syn, syn piłkarski, nie tak jak Darek, ale to, co osiągnęliśmy wspólnie, to dzisiaj dla młodych ludzi chciałbym powiedzieć, my byliśmy dla was inspiracją. Polscy piłkarze zdobywali z tak wspaniałym trenerem największe sukcesy. To można osiągnąć. Można osiągnąć poprzez zaangażowanie, pracę i wiarę w to, że można być nawet najlepszym. Bo takimi byliśmy na Igrzyskach Olimpijskich w 1972 roku. Droga do tego nie jest łatwa, bo droga do Mistrzostwa Olimpijskiego jest wymierzona pracą, zaangażowaniem i poświęceniem. Tego wam, przyszłym studentom tej uczelni, życzę. I na koniec powiem tak. Spójrzcie na to wszystko, co tutaj jest i zachowajcie coś dla siebie. Dziękuję bardzo.